Mamy nadzieję, że nie przedłuży się to na 2020 rok. Witajcie w WatchMojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 nadchodzących gier w dalszej przyszłości. Zanim zaczniemy, publikujemy nowe filmy 3 razy w tygodniu. Zasubskrybujcie nas po więcej ciekawych treści. Na tej liście kładziemy nacisk na gry, w które mamy zamiar grać, ale mogą się one pojawić dopiero na przełomie dekady, a i następnej generacji konsoli. Where is the other apostate? Numer 10. Star Citizen. Niektórzy nazywają to ambitnym, inni najwolniejszym na świecie cyklem rozwojowym. Star Citizen jest MMO rozwijanym od 2011 roku i pomimo ogromnego sukcesu kampanii Kickstarter, wielu sponsorów nabrało ochoty na Cloud Imperium Games. Było m.in. pozwy o naruszenie praw autorskich. Star Citizen stało się niczym więcej niż mgławicą kontrowersji. Chociaż gra ma ciekawe koncepcje i jest w stanie coś nam obiecać, do czasu jej wydania, jeśli kiedykolwiek to nastąpi, prawdopodobnie będziemy w to grać w naszych prawdziwych statkach kosmicznych. Numer 9. Doom Eternal. Reboot Dooma z 2016 roku pokazał nam, że rozgrywanie i niszczenie demonów na dystans nigdy się nie zestarzeje. Wyobraźmy sobie podekscytowanie, gdy Doom Eternal pozostał ujawniony na briefingu Bethesdy na tegorocznym E3. Piekło przejęło ziemię, a Doomguy zasieje zemstę wśród wszystkich żyjących demonów. Został pokazany tylko krótki teaser i do QuakeCon nie zobaczymy, jak gra będzie wyglądać. Prawdopodobnie jednak możemy spodziewać się kilku nowych broni i nowych, równie brutalnych glory killsów. Numer 8. Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 był jedną z największych niespodzianek E3 2017 roku. Sądząc po tym, co zostało powiedziane, wydaje się, że tytuł jest tak ambitny i wyjątkowy jak jego poprzednik, jeśli nie bardziej. Jednakże, ponieważ widzieliśmy tak mało rozgrywki, Beyond Good and Evil 2 potrzebuje jeszcze sporo czasu. Może tak dużo jak kolejny Next Gen. Oczywiście jesteśmy gotowi trochę poczekać i być cierpliwym, ale obi Ubisoft nie zwlekało tak długo. Jade. Numer 7. Halo Infinite. Nigdy nie byliśmy tak szczęśliwi widząc Master Chiefa niż w ujawnieniu Halo Infinite na E3 tego roku. Wykorzystując swój nowy silnik Slipspace, Microsoft i 343 Industries planują pokierować Halo w nowym kierunku. Jeśli chodzi o to, czym dokładnie jest ten nowy kierunek, niewiele zostało powiedziane, poza tym, że historia skupi się głównie na Master Chiefie. Podano, że może to być tytuł typu Games as Service, ale nie było na to solidnego potwierdzenia. Co by nie mówić, będziemy podekscytowani rozpoczęciem nowej przygody, czy to na Xbox One, PC-ta, czy konsolę Microsofta. Numer 6. Metroid Prime 4. Minęło sporo czasu, odkąd dostaliśmy pierwszoosobową grę Metroid. Chodzi o to, że z pewnością nie zapomnieliśmy o parodii znanej jako Federation Force i szczerze mówiąc, wolelibyśmy zapomnieć. Podczas gdy rozczarowujące było to, że gra nie pojawiła się na E3 2018, Reggie Fils-Aim zapewnił fanów, że gra jest nadal w fazie rozwoju. Po prostu nie jest jeszcze gotowa do pokazania. Słusznie, jeśli chodzi o to, kto jest deweloperem, również nie wiadomo. Są plotki, że Bandai Namco, ale nie było potwierdzenia. Możemy jeszcze poczekać, byleby nie za długo. Numer 5. Starfield i The Elder Scrolls 6. Musieliśmy dać tu miejsce egzekwo z kilku powodów. Na początek, Todd Howard powiedział, że obie gry będą przeznaczone na konsole nowej generacji. Starfield prawdopodobnie również na bieżącą. Po drugie, są to dwa tytuły Bethesdy, z których jedna to nowa gra Elder Scrolls, a druga to zupełna nowość. Jak można nie czekać na coś takiego? Jeśli chodzi o to, którą grę zobaczymy najpierw, no cóż, The Elder Scrolls 6 jest w fazie przedprodukcyjnej, podczas gdy Starfield jest najwyraźniej w grywalnym stanie. Tak więc upłynie pewnie sporo czasu, nim zobaczymy High Rock, Hammerfall, Akavir lub gdziekolwiek indziej, gdzie Elder Scrolls 6 się odbędzie. Numer 4. Bayonetta 3.
Pierwsza Bayonetta zapewniła wciągające przeżycia dla fanów hack and slash, ponadprzeciętną grę akcji i humorem, a Bayonetta 2 dała graczom tego więcej, ale z wieloma dobrymi poprawkami. Ponieważ oba są niesamowitymi tytułami, nie możemy oczekiwać mniej od nadchodzącej trójki. Platinum Games bardzo cicho mówi o projekcie, odkąd ujawniło go podczas gali rozdania nagród w 2017 roku. Jednak studio zdaje sobie sprawę, że będą musieli sprostać niektórym już wysokim oczekiwaniom. Drodzy Państwo, życzymy powodzenia. Numer 3. Death Stranding. Hideo raczej nie zamierza się śpieszyć. Wiemy o Death Stranding od E3 w 2016, a zarówno Kojima Productions, jak i Sony pokazały tę grę już kilka razy. Trailer gry został pokazany nawet na E3 w 2018 roku, więc jak to jest, że naprawdę nie wiemy w zasadzie nic na temat tej gry? Death Stranding jest od tak dawna owiana tajemnicą, że fani po prostu potrząsają monitorami, krzycząc, co to właściwie jest. Wszystko co wiemy, to to, że jest to gra z otwartym światem, z funkcjami dla wielu graczy, z udziałem Normana Reedusa. Są też niemowlęta w kapsułkach i elity. Nie pytajcie, tylko obejrzyjcie trailer. Fani mogą oczekiwać, że Mr. Kojima będzie mówił niewyraźnie aż do startu gry. Numer 2. The Last of Us 2. On the path of the right. Cause I'm... Kiedy tonęliśmy we łzach, zdaliśmy sobie sprawę, że The Last of Us pozostawiło nieco otwarte zakończenie. Gdy Joel ratował Ellie przed świetlikami, a potem kłamał, że znaleźli innych odpornych ludzi, Ellie odkryła, że to tylko kwestia czasu, prawda? Cóż, odkąd PSX 2016 ujawniło część drugą, Naughty Dog spowodowało tylko, że zadaliśmy jeszcze więcej pytań. Dlaczego Ellie jest taka mściwa? Czy komuś z bohaterów stało się coś złego? Czy zarażeni w końcu odejdą, czy pogrążyli świat w chaosie? Ale co najważniejsze, kiedy w to zagramy? Zanim przedstawimy dzisiejszy numer 1, oto kilka wyróżnień. That if you're different, you're dangerous. Look, I don't care about your politics. Numer 1. Cyberpunk 2077. Jeśli CD Projekt Red wydaje się żyć jakimś mottem, to jest to idźcie lub wracajcie do domu. Oni naprawdę robią duże postępy w swoim najnowszym projekcie, Cyberpunk 2077. Oparta na grze RPG Cyberpunk, gra pozwala graczom dostosować swoją postać nazwaną V i eksplorować futurystyczny Night City w Kalifornii. Dzięki wyjątkowej rozgrywce i pomysłowemu światu, Cyberpunk 2077 zdobył wiele nagród na E3 2018. Nie wiadomo kiedy rozpocznie się gra, ale będzie o niej głośno przez lata. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale i zasubskrybujcie WatchMojo Polska.